Agnieszka, jak wybrać rajstopy, jak nosić rajstopy i czy czarne rajstopy są zawsze dobrą opcją? Bardzo często słyszę to od moich klientek podczas przeglądu szafy, dlatego właśnie dziś powiem Ci kilka inspiracji, dlatego że przygotowałam dla Ciebie taką recenzję z niektórych właśnie marek, z niektórych firm, rajstop, które nosiłam, przymierzyłam, sprawdzałam i wiem, jakie mam też w nich odczucia. Dlatego dziś będę Cię inspirowała do tego, powiem Ci trochę więcej o rajstopach, żebyś mogła wybrać dla siebie jak najlepszą parę. I skategoryzowałam dzisiejsze rajstopy na cieliste, rajstopy fashion, rajstopy takie jesienno-zimowe dla zmarzluchów, a i również dla sylwetek plus size. Też coś będzie. Bardzo się cieszę, że jesteś ze mną tutaj i jeśli masz ochotę, to oczywiście zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Ja mam na imię Agnieszka i na moim właśnie kanale dzielę się takimi poradami stylizacyjnymi, które możesz wykorzystać dla siebie już teraz i pomagam już od 17 lat kobietom w tym, aby czuły się dobrze w ubraniach, które na sobie noszą. Jestem także autorką książki Stylowa Królowa, w której krok po kroku przeprowadzam Cię przez całą zmianę wizerunku, a także szkolę też osoby, które chcą zostać osobistymi stylistkami. No i co? Myślę, że odcinek. Czas zacząć. Na początku krótka historia. W ogóle skąd wzięły się rajstopy? Czy ktoś z Was wie? Dajcie znać w komentarzu pod filmem. Rajstopy od lat 60. zaczęliśmy nosić tak jak dzisiaj. Dlatego, że wtedy pojawiły się właśnie te mini spódniczki, które obecnie również są bardzo silnym trendem na jesień-zimę 2021. Natomiast już w średniowieczu mężczyźni wcześniej właśnie nosili rajstopy i nawet te pończochy, wiecie, takie zapinane właśnie na paski i stamtąd właśnie już z tego średniowiecza te rajstopy się wzięły, natomiast dziś nosimy je w zupełnie innej formie i noszą je po prostu kobiety. I co to znaczy tak naprawdę oznaczenie na rajstopach den? Dlatego, że na rajstopach czasami mamy napisane 15 den, 20 den, różnie to jest opisane. Den jest to taka jednostka gęstości włókna, które zostało użyte do rajstop, czyli im większe den, tym to włókno jest gęstsze i rajstopy są po prostu grubsze. Przed dzisiejszym odcinkiem także zadawałyście mi pytania w Insta Stories, dlatego że poprosiłam Was, abyście napisały, co chcecie zobaczyć w dzisiejszym odcinku, dlatego też według tego, co napisałyście, został przygotowany też ten odcinek i dlatego mam nadzieję, że będzie dla Was bardzo też wartościowy. I zadałyście między innymi też pytanie, jak prać rajstopy. No, rajstopy najlepiej prać ręcznie, natomiast kto to dzisiaj robi? No ja nie, przyznaję się. Ja piorę rajstopy na szybkim praniu w pralce. Dodatkowo, żeby się po prostu nie zniszczyły, można włożyć je w takie woreczki ochronne, w których bierzemy bieliznę i to będzie świetne rozwiązanie, myślę, dla kobiet multifunkcyjnych, które naprawdę nie mają czasu na to, żeby prać w rękach dzisiaj rajstopy. Jeśli Ty pierzesz, daj znać, jestem ciekawa, kto z Was jeszcze pierze rajstopy ręcznie? Zadałyście też pytanie, czy wypada nosić cieliste rajstopy. Moja odpowiedź, oczywiście, że tak. Natomiast te rajstopy powinny być bardzo dobrze dobrane. Co to znaczy? To znaczy to, że one mają być w odcieniu skóry, tak żeby po prostu były prawie niewidoczne, albo w ogóle niewidoczne najlepiej, lub leciutko opalone, tak żeby to fajnie nadal też wyglądało. I mam dla Was tutaj przegląd rajstop z Gatte 15 den, jak i również Sablewska Gabriela 15 den i tutaj również będziecie mogły zobaczyć filmy, w których mam te rajstopy na sobie. Pierwsze rajstopy z Gatte 15 den, jakie ubierałam i tak wiecie, nosiłam je, czułam się ok. No, tak mogę powiedzieć, ok, dobrze. Natomiast tutaj ta gumka najczęściej właśnie u Gatte w rajstopach mnie troszeczkę ciśnie, tak jakby była delikatnie za mocna, dlatego ja ją sobie po prostu podwijam i noszę ją na wysokości bioder. I te rajstopy są wykonane z przędzy, elastan taki oplatany, są matowe, bez części, wiecie, tej majteczkowej, tak żeby po prostu jak były, żeby były jak najmniej widoczne.
Rajstopy cieliste Sablewska Gabriela są wykonane z takiego specjalnego, innowacyjnego włókna, które jest odporne na zaciągnięcia, czyli na oczka. I chodzi o to tutaj, żebyście nie musiały, wiecie, po prostu delikatnie ich tak zakładać ostrożnie, żebyście się nie stresowały tym, że za chwilę gdzieś tam oczko opuści po prostu i poleci. Tutaj tego ma nie być. Ja tego jeszcze tutaj w tych rajstopach nie doświadczyłam. Natomiast powiem Wam, że bardzo komfortowo się w nich czułam, jak je ubrałam. Kolor też idealny. Tam są cztery kolory, z tego co pamiętam, też do wyboru. Ja wybrałam ten drugi, taki leciutko opalony, ale identycznie prawie, że jest stopiony z moją skórą, także wygląda, jakbym w ogóle nie miała tych rajstop na sobie. Także jakbym miała też porównywać między Gattą a tutaj Sablewska Gabriela, to bym wybrała zdecydowanie te, rewelacyjnie, totalnie, po prostu i są niewidoczne, invisible na maksa, super. Druga kategoria rajstop to rajstopy dla zmarzluchów. Rajstopy grube, ciepłe, które właśnie w czasie jesiennym i zimowym są niezbędne, przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak dla Was, dajcie znać, czy też uwielbiacie takie ciepłe rajstopy na zimę i jesteście też takim zmarzluchem jak ja. Natomiast tutaj mam rajstopy z Gatty, które też możecie tutaj zobaczyć na wideo. To jest taki kolor melange. One nie są czarne, nie są też szare do końca. One mają coś takiego, że troszeczkę mają, gdzieś tam się melanż właśnie taki pojawia w kolorze białym. Także są takie, wiecie, fajne, delikatne i na pewno do większej ilości stylizacji będzie też Wam ten kolor pasował. I te rajstopy są z wiskozy, też z takim dodatkiem jedwabiu, który powoduje to, że one właśnie są cieplejsze, że są takie bardzo miłe. Jak ja założyłam na nogi rajstopy, to odczucie mają, że są bardzo miłe, ciepłe, takie wiecie, przyjazne, przytulne. I tak jak powiedziałam, no są ok, dobrze się w nich czuję. Szybki łyk herbaty z mojego nowego kubka z moim logo. I te kubki też otrzymują moje klientki podczas spotkania ze mną, dlatego że mam też taki rytuał, gdzie zakupy wspólne, czy też przegląd szafy szczególnie, zaczynamy od rozmowy, od, wiecie, rozluźnienia takiej atmosfery, dlatego że klientki często się stresują. I ta herbata jest takim rytuałem, który pozwala na to, żeby właśnie płynnie przejść później też do tej szafy, bez takiego stresu. I słuchajcie, to już się stało takim rytuałem, dlatego właśnie stworzyłam też specjalne herbatki, które zobaczcie, nawet w środku mają serduszka i z napisem tutaj Agnieszka Nortej, stylist, jestem swoją przyjaciółką, po to, żebyście pamiętały, że jesteście dla siebie największym wsparciem. I ubrania, które ubieracie każdego dnia na siebie, jest takim wspaniałym narzędziem do tego, żeby właśnie poczuć się lepiej, żebyście o tym też nie zapomniały. A jeśli Ty masz ochotę również spotkać się ze mną podczas takich jesiennych zakupów, serdecznie Cię zapraszam do kontaktu ze mną. Link do takiej bezpłatnej konsultacji do rozmowy ze mną znajdziesz w opisie tego filmu. Drugie rajstopy na jesień, zimę to są rajstopy z kalcedonii. I one są z kaszmirem. Bardzo są podobne, zobaczcie, do tych, które podkazywałam Wam wcześniej, bo też są takie melanżowe właśnie, taki melanżowy kolor. Te, które pokazywałam właśnie Wam wcześniej z jedwabiem, ale powiem Wam, że w tych z kaszmirem czuję się troszeczkę lepiej. Odczucie moje jest takie, że są troszeczkę bardziej milsze, pomimo tego, że tamte też były ok. Te też dają fajne ciepło i wygodę, taki komfort. Trzecie rajstopy z tej kategorii to są rajstopy z kalcedonii, termalne rajstopy. I powiem Wam, że jak je ubrałam, moje odczucie to było tak, jakbym się otuliła najmilszym takim swetrem. Takie otulone nogi właśnie w taki ciepły, ciepły i bardzo miły, nie gryzący oczywiście, milusi taki sweter. Dlatego, że tu oczywiście w środku, zaraz Wam też pokażę, jest taki delikatny, lekki misiu, który właśnie sprawia to miłe odczucie. One są w kolorze granatowym,
Bardzo fajnie się też ciągną, świetnie się układają na sylwetce, bardzo wygodne, świetnie, komfortowo się w nich czułam. I zobaczcie, tutaj jest w środku właśnie taki misiaczek, który jest bardzo, bardzo miły i przyjemny. Nic nie ciśnie, nic nie obciska, bardzo, bardzo miłe są. Rewelacja, z tych jestem naprawdę bardzo zadowolona. Następne rajstopy z cyklu Fashion, też fajnie ciągnące się, z kaszmirem. To są rajstopy, które są bardzo miłe, ciepłe i tutaj mają coś innego, dlatego że wyglądają tak, jakby były rajstopy założone, na rajstopy były założone kolanówki, a to są tak naprawdę rajstopy w całości, czyli złączone. Możecie też zobaczyć tutaj na filmie. Są fajne, bardzo przyjemne, polecam. Stories również pytałyście o czarne rajstopy i czarne rajstopy oczywiście dobrze jest mieć w szafie, dlatego że one pasują też do większości stylizacji, natomiast tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby stworzyć taki totalny look, czyli total look do tego, żeby też wydłużyć nie tylko swoje nogi, ale i również całą sylwetkę. Co ja mam na myśli? To, że kiedy masz ubrane czarne rajstopy, to dobrze jest, kiedy również masz jakiś akcent czarny u góry, czyli czarną bluzkę, czy czarną kamizelkę założoną na jakąś bluzkę innego koloru, po to, żeby właśnie ten akcent powtórzyć i przedłużyć tą linię czarnego koloru, czyli stworzyć taki total look, który wydłuży całą sylwetkę. I jeszcze jedne rajstopy 140 den właśnie z takiej serii Fashion z Gatty, które mają tutaj taką bardzo fajną ozdobę u góry, czyli taką koronkę w pasie, która też jest właśnie rozciągliwa i fajnie się dostosowuje, dopasowuje się do sylwetki, jest wygodna, nic nie ciśnie. Tutaj właśnie z wewnątrz silikon po to, żeby ona się też nie przesuwała, żeby dobrze się trzymała na sylwetce, także to są bardzo fajnie. Też są ciepłe, bo one są właśnie też grubsze 140 den, także fajnie się ciągną, wygodne są, polecam. I ostatnia kategoria rajstop dla sylwetek plus size, które mają troszeczkę więcej ciała w okolicy brzuszka czy też w udach. Są to rajstopy z Calcedonii Total Shaper 50 z taką funkcją push up. Czyli jeśli masz troszeczkę więcej ciała w okolicy brzuszka, czy w udach, czy chciałabyś po prostu bardziej wysmuklić, żeby właśnie ubranie, które też zakładasz, fajnie leżało na Tobie, to będzie idealna para dla Ciebie. I powiem Wam, że wtedy, kiedy ja też przymierzałam te rajstopy, to tak mi jakoś ciężko wchodziły, natomiast to było z powodu tego, że ta góra jest taka bardziej właśnie ściągnięta po to, żeby fajnie wszystko tutaj opływowo się trzymało też na ciele. Natomiast kiedy już je ubrałam do końca, to czułam się w nich bardzo dobrze, rewelacyjnie wręcz. I miałam uczucie właśnie, że one tutaj tak fajnie trzymają, tak ściągają, taki efekt liftingu, że tak powiem. I pokażę Wam też, jak one wyglądają, bo ta góra tych rajstop jest bardzo, bardzo ciekawa. I one tutaj mają, zobaczcie, to jest tył tych rajstop. Tutaj mają, jak możecie zobaczyć, więcej ciała właśnie, więcej miejsca na więcej ciała, na pośladki, które właśnie się tutaj fajnie wymodelują i zostaną tak podniesione i faktycznie tak się dzieje, słuchajcie. I z przodu tutaj jest też taki materiał troszeczkę inny, taki bardziej troszeczkę chropowaty, który właśnie też powoduje to, że ten brzuszek jest na swoim miejscu i tutaj wszystko się też fajnie układa i to daje ten efekt takiego liftingu. Są bardzo fajne, muszę powiedzieć, że pierwszy raz miałam na sobie takie rajstopy i są bardzo komfortowe też w noszeniu i one są też 50, także spokojnie możecie na ten sezon jesień-zima je sobie ubrać. I te rajstopy są do rozmiaru XL. Podsumowując też dzisiejszy odcinek, ja z pewnością będę nosiła rajstopy jesienno-zimowe, te takie bardzo, bardzo grube. Jednocześnie jestem bardzo ciekawa, które z dzisiejszych propozycji Wy wybrałyście dla siebie lub dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, jakie z rajstop, których dzisiaj też nie wymieniłam, Wy lubicie nosić najbardziej, które są dla Was też
komfortowe, które znacie i możecie się też tym podzielić. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą obecność i nie zapomnijcie oczywiście subskrybować mojego kanału i kliknąć dzwoneczka, abyście otrzymywały też powiadomienia o moich kolejnych filmach. Zapraszam Was także na mój Instagram. I co? Widzimy się następnym razem. Wszystkie linki, o których mówiłam, do mojej książki, także do konsultacji, do kontaktu ze mną, będą w opisie tego filmu. Pa, pa!